Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawiam nasze stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego 25 maja 2000 roku w Nowym Jorku. Ratyfikując protokół, Polska złożyła wiążącą deklarację określającą minimalny dopuszczalny wiek ochotniczego wstępowania do Narodowych Sił Zbrojnych wraz z opisem zabezpieczeń przyjętych w celu zapewnienia, że rekrutacja nie będzie prowadzona siłą ani pod przymusem. W złożonej deklaracji wiek przy poborze obowiązkowym określono na 18 lat, a przy ochotniczym na 17 lat. Proponowana zmiana treści deklaracji polega na podniesieniu dolnej granicy wieku ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych RP z 17 do 18 lat. Podniesienie dolnej granicy ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych nastąpiło w 2005 roku, a w 2010 zmieniono ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP, eliminując z artykułu 55 obowiązek zasadniczej służby wojskowej. Złożenie przez Rzeczpospolitą nowej deklaracji przez podniesienie dolnej granicy wieku ochotniczego na pewno stanowi dodatkowy środek dający szansę na pełniejszą ochronę praw dziecka. Dlatego Klub Poselski SLD będzie głosował za przyjęciem ustawy. Chcę tylko dodać jedno zdanie, bo dzisiaj przejawiał się ten problem. Dla mnie szalenie istotne, myślę, że Państwo podzielają również tę opinię. Mówimy o naszym kraju. U nas jest dobrze, ale problem na świecie jest naprawdę ogromny i mamy jako kraj z ogromnymi tradycjami właśnie w zakresie, o czym też dzisiaj była wielokrotnie mowa, stanowienia prawa dzieci, bo tak można powiedzieć, że mamy w tym zakresie ogromne zasługi. Na nas ciąży wielki obowiązek prawdziwych, poważnych zmian w zakresie pomocy dzieciom, tak aby nie było możliwe angażowania ich w żadne konflikty, czy to lokalne, czy to międzynarodowe, bo to po prostu barbarzyństwo, jeśli dzieci uczestniczą w tego rodzaju zdarzeniach. I stąd mogę się tylko przyłączyć do apelu osób, które przede mną występowały, żeby zrobić jak najwięcej na arenie międzynarodowej w celu pomocy, efektywnej pomocy tym wszystkim dzieciom. Dziękuję bardzo.